Witam serdecznie. Cześć. Jak się udało futbolowo w tym roku? Chelsea udało się. W tym roku planowaliśmy po prostu zrobić to dwa dni później. Było bardzo dużo zespołów kantów, którzy uczestniczyli oczywiście w naszym turnieju. Było 240 osób z podstawówki, z liceum, z gimnazjum. Oczywiście także dziewczyny. Eliminacja w sobotę, finały w niedzielę. Także wszystko się udało, po 240 uczestników, wszyscy zostali oczywiście nagrodzeni przez Fundację Serce i przez firmę Puma, które oczywiście tutaj serdecznie dziękuję. Później oczywiście koncerty, trzy koncerty przedwczoraj i jakoś to wszystko podpinaliśmy. No były na pewno lekkie problemy, ale problemy są zawsze z taką imprezą, to jest normalne, ale cieszymy się, ludzie są pozytywnie zaskoczenie tym, że przez dwa dni udało nam się to wszystko tak zagrać, żeby to było w jednej całości. No i cieszymy się. Troszeczkę nie dopisali twoich gości. Miało być troszeczkę więcej. Tak, miało być jeszcze bodajże pięciu dodatkowych chłopaków, ale były takie problemy, że na które nie mamy wpływu. No, miał być drugi trener Legii Warszawa, Jacek Magiera, któremu niestety zmarły trener, z którym stawiał kroki, brakowo, więc jest to normalna sytuacja. Łukasz Garguła zachorował wczoraj, dał nam znać rano, że niestety nie pójdzie, ponieważ miał grypę. No, takich rzeczy nie przewidzieliśmy. Musimy sobie z tym radzić, ale cieszę się, że był Darek Pietraszek, Maciej Matuszewski z Jagiellonii Białystok. W ogóle wielki czas do Maćka, bo przyjechał do Białegostoku. Miał 700 km drogi, żeby przyjechać do Kłopuszowej i zagrać we wczorajszym turnieju. Więc wszystkim dziękuję, chłopakom z Rzeszowa, chłopakom z Niemcach, którzy przyjechali. Wystarczyło to, żeby pamiętać, kiedy wyszłam, to jest najważniejsze. No właśnie, Maciek przyjechał, a poza zmęczeniem pani nie było. Trzy bramki bodaj w finale? Tak, Maciek. Znaczy, ja z Maćkiem znam się bardzo długo, bo znamy się z gimnazjum w Łodzi. Razem, Maciek jest rok młodszy ode mnie, razem mieszkaliśmy w bursie szkolnej w Łodzi, kiedy przychodziliśmy do SMS-u. Także Maciek wiele razy miał chwilę zwątpienia, że żeby wyjeżdżać do domu z powrotem, bo bał się, że nie wytrzyma psychicznie w Łodzi, ale ze starszymi kolegami namawialiśmy, bo wiedzieliśmy, jaki ma potencjał, a teraz na boiskach Ekstraklasy pokazuje, jaki ma potencjał. Zbieraliście pieniądze dla chorej dziewczyny. Jak się uda akcja podobna? Licytację mieliśmy do licytowania rakietę Marcina Trachtenberga i Mariusza Wędkowskiego. Ich strój z podpisami, oczywiście koszulka i spodenki. Mieliśmy rękawice Artura Boruca, mieliśmy korki Artura Boruca, mieliśmy korki Michała Żebutowa, przepraszam. Mieliśmy koszulki Śląska Wrocław, mieliśmy koszulki Legii Warszawa. Kwota, którą zebraliśmy, bo to wszystko na biegu jest około 10-11 tysięcy złotych, gdzie dokładnie tego nie przeliczyliśmy, ale to jest spora kwota. Na operację oczywiście Kasi Liszcz, która grała przed zespołem Tabu, miała swój krótki koncert. Cieszę się, że ludzie z Kołuszowy licytowali, bo myślałem, że będę musiał wrzucić to wszystko na aukcję internetową, ale wielu uczestników koncertu tego turnieju okazało się wielkim sercem i wylicytowaliśmy te wszystkie nagrody. Także zebraliśmy, myślę, że około 11 tysięcy, które przekazujemy oczywiście na operację też. Trudno jest zebrać sponsor, żeby zrobić taką imprezę? Czy jest wiele osób, którzy nam pomagają. Mamy bardzo, bardzo dużo firm. Ja teraz naprawdę nie jestem w stanie wszystkich firm wymienić, bo na pewno na to by zasługiwali, ale na plakacie czy na reklamie w internecie można było zauważyć, że jest wiele firm, które nam pomagają. Są firmy oczywiście mięsne, które nam udostępniają zapotrzebowania na jedzenie przez te oczywiście trzy dni, bo to jest naprawdę masę jedzenia zapewnić, posiłek i picie tym wszystkim zawodnikom, którzy przyjechali, tym wszystkim zespołom, które przyjechali, to jest naprawdę kupę roboty ludziom, którzy na to pracują, którzy ustawiają grilla, którzy ustawiają jedzenie w cateringu. To jest naprawdę wielka rzecz. Jest poszczególne firmy, które przekazywały w danym dniu dla nich wielkie podziękowanie. Podziękowanie dla oczywiście prezesom fundacji i KS-u Kołuszowa, którzy udostępnili nam ten teren, bo bez nich nie mielibyśmy gdzie tego zrobić. Podziękowanie dla prezesa fundacji, podziękowanie dla prezesa Kołuszowa za wspaniałe nagrody, za turniej.
ale chyba największe podziękowania dla Fundacji Serce. Fundacja Serce jest, jest taką fundacją, która po prostu to wszystko zorganizowała. No, nie? 4 lata temu rzuciłem taki temat, że może byśmy coś zrobili dla Klubu Szygaków, ale gdyby nie wsparcie pani Ewy, pani Renatki i pani Agatki, to tego byśmy nie zrobili. Bo one starają się tutaj na co dzień, ja niestety z Wrocławia, no nie jestem w stanie wszystkiego dograć. Ja tylko rzucam pomysły, a one starają się tutaj na naszym terenie to wszystko realizować. Pani Renatka, pani Ewa i pani Agatka dogrywały to w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w liceach, w podstawówkach, żeby tak wiele osób tutaj przyszło, żeby uczestniczyło w tym filmie. A jakbyś porównał pierwszą edycję tutaj tegoroczną? Czym się różniły organizacyjnie? Jak to wyglądało? Organizacyjnie wydaje mi się, że w pierwszym turnieju, jeżeli dobrze pamiętam, brało udział coś około 100 osób. To był mały turniej, znaczy nie reklamowaliśmy go tak oczywiście w powiecie kolbuszowskim, w województwie. Mały turniej dla ludzi z Kolbuszowa, potem zagraliśmy mecz z moimi przyjaciółmi tutaj z okręgu, z którymi kiedyś miałem przyjemność grać w Kolbuszowej i przyjechał Jacek Magiera, który praktycznie był taką gwiazdą dla nas i to wszystko rozpoczął. Porównać to z dniem wczorajszym i przedwczorajszym, to jest naprawdę przepaść, bo 240 osób w turnieju, 8 koncertów, wtedy nie było żadnego koncertu. Moi znajomi oczywiście, no, może w zeszłym roku było ich więcej, ale dzisiaj musimy zrozumieć to, że są dłuższe wakacje, jest Euro 2012, które tym, którzy nie zakwalifikowali się do kadry, Franciszka z Młodych pozwala na to, żeby wyjechać z rodzinami na wakacje, bo musimy to zrozumieć, że wyjechali po prostu na wakacje, ale ci, którzy chcieli przyjechać do mnie, zabrali to. Przypominałeś, że Jacek Magiera był gwiazdą pierwszej edycji turniejów. Teraz chyba największą byłeś ty oczywiście w Mistrzu Polski. Czujesz, że twoja osoba pomaga tutaj przyciągać młodzież do treningu? Znaczy, tylko mam chwilę i przyjeżdżam do Kolbuszowej, to mam okazję z moim bratem chodzić na treningi, ponieważ mój brat trenuje młodsze roczniki KPS-u Kolbuszynanki z wiceprezesem KPS-u i jak tylko jest możliwość, to zapraszamy na treningi, a ja chętnie sędziuję, trenuję, co tylko mogę dla tych chłopaków zrobić dla dziewczynek, bo trenują też dziewczynki z moim braciszkiem. Także przychodzę, trenuję, no, trzeba coś po prostu robić. No, ja uważam, że gdybym był w ich wieku i ktoś by przyszedł, ktoś kto gra w Ekstraklasie i przyszedłby tam, no to miałbym wielki szacunek do niego i miałbym wielki zaszczyt, że mogę potrenować z kimś takim, albo ktoś może mi taki posądzować, więc w tym wszystkim chyba o to chodzi, żeby promować kilka. Jeżeli komuś się udało, tak jak mi na dzień dzisiejszy się udało, że mogę występować na boisku Ekstraklasy, to może ten któryś z tych moich adeptów się pożyje. W przyszłości planujesz zostać trenerem? Nie myślałem nad tym jeszcze. 23 lata, więc wydaje mi się, że jeszcze tak 10 lat planuję pograć w piłkę i na razie się nie zastanawiam, co będzie. Wspomniałeś o Euro jeszcze przed sezonem. Myślałeś, że zagrasz w tym turnieju? Jakieś jakieś nadzieje? Nie miałem nadziei. Znaczy, jestem realistą. Jest normalne, że jeżeli nie występujesz na co dzień w Ekstraklasie, to nie masz co liczyć na Euro. Pewnie kiedy pojechałem zadebiutować na Wschodzie Polski z Serbią i później z Hiszpanią, chyba że pola do tego, to myślałem, ale niestety kontuzja wykluczyła mnie z gry na 4 miesiące i tak naprawdę szanse zmalały do zera. Ksiądz został mistrzem Polski, ale bo możesz czuć lekki niedosyt. 17 meczów rozegranych w tym sezonie. No, większość nie w pełnym wymiarze czasowym. Czujesz? Znaczy, to nie było tam. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie grałem w każdym meczu, że grałem po 90 minut. Ale były takie mecze kluczowe, w których występowałem, czy to w Lidze Europejskiej, czy to w Lidze Polskiej, w których zdobywaliśmy punkty i te mecze pomogły do zdobycia mistrzostwa Polski, więc ja uważam, że tych 20, nawet 30 zawodników, których mamy w kadrze, oni wszyscy zasłużyli na to mistrzostwo. Wszyscy zapracowali na ten sukces. Każdy dostał medal, każdy czuje, że jest mistrzem Polski, bo czy graliśmy 1 minutę, czy graliśmy 3 minuty, czy graliśmy 1000 minut, jak Piotr Srebach, który zagrał chyba wszystkie mecze, to jest normalne, że wszyscy zasłużyli na ten tytuł. Ja
uważam, że chłopak, który strzeli jedną bramkę w sezonie, który strzeli decydującą bramkę w sezonie, to są trzy punkty. To są trzy punkty, które pozwoliły nam zdobyć konsekwencją tytułu. Jeżeliście mistrzostwo na początku będzie ważne? Oczywiście. Zwłaszcza po porażce z Legią. Czy był taki po rundzie jesiennej zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że mamy 5 punktów przewagi na Legię, że to wszystko może się potoczyć tak, że zdobędziemy mistrzostwo Polski, ale te pierwsze kolejki szybko nas prowadziły na ziemię. Oczywiście to wszystko poszło nie po naszej myśli. Cały czas była wiara w mistrzostwie? Ale w szatni, w samej szatni. Rzeczywiście drużyna jest tak ze sobą zżyta, że wierzyliśmy w mistrzostwo. Wielu kibiców oczywiście, nie mówiąc o działaczach, sponsorach, pewnie gdzieś zwątpili w nas potem. Bo to jest normalne, przegrywaliśmy kolejne spotkanie, remisowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktu, staliśmy na drugie miejsce w tabeli, na trzecie. I wiele osób mówi, no pewnie to Śląsk nie zdobędzie tego mistrzostwa, ale w samej szatni, w centrum tych wydarzeń, my wierzyliśmy w ten sukces, bo ja zdaję sobie po prostu sprawę z potencjału mojej drużyny. Ja wiem, że ta drużyna ma wspaniałego kapitana, ma wspaniałych bramkarzy, ma wspaniałych zawodników, którzy dają jakość tej drużyny. Jeżeli 20-30 zawodników wierzy w każdego z osobna, który siedzi obok siebie, no to musi być coś. Jak oceniasz trenera Leszka? Trener tam bardzo długo był. Wielki szacunek dla trenera, bo debiutowałem przy trenerze Leszka. Zagrałem go już tak, kiedy przyszedłem do Ochotowa. Zresztą z SMS-u Łódź poszedłem wtedy, kiedy Ochotow zdobył wicemistrzostwo Polski. No to było wyzwanie, bo iść do drużyny, to była wicemistrzostwo Polski i jakoś starać się wkleić w tą drużynę, no to jest naprawdę nie lada wyzwanie, ale jakoś mi się udało. Jestem tu, gdzie jestem, a z tego momentu pamiętamy się od 4 lat i ta współpraca, jak widać, przebiega dobrze.